Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w nowym odcinku Piłkarzu. Dzisiaj porozmawiamy o suplementacji, tak naprawdę czy jest ona potrzebna. Zanim przejdziemy jednak do filmiku, zachęcam Cię do subskrypcji kanału i zostawienia łapki w górę. Zapraszam. Zanim przejdziemy do tematu suplementacji, chciałbym podkreślić, że zdrowa dieta, dobrze zrównoważona i dobrze skomponowana dostarcza wszystkich potrzebnych składników odżywczych, jakie potrzebuje Wasz organizm do funkcjonowania na co dzień. Lecz podczas ciężkich treningów to zapotrzebowanie się zwiększa i wtedy sama dieta już nie wystarcza. Dla przykładu weźmy okres przygotowania fizycznego na początku roku. Okres ten ma na celu przygotowanie naszego organizmu do treningów technicznych, które będą dosyć często. Musimy zwiększyć swoją wytrzymałość, swoją siłę, koordynację i możliwości tlenowe i aerobowe organizmu. Podczas tego cyklu nasz organizm wystawiony jest na bardzo, bardzo ciężki wysiłek. I tutaj, mimo dobrej diety, mimo wystarczającej ilości godzin snu, czasami nie dajemy sobie rady. Nie dajemy rady się zregenerować i w tym właśnie momencie możemy zażyć suplementy. Jeżeli jesteście zainteresowani planem treningowym darmowym, który trwa tydzień, wystarczy, że wejdziecie w link w opisie, podacie swój mail, abym mógł Wam wysłać ten plan i będziecie mieli jakby przykład tygodniowego przygotowania fizycznego. Przechodząc do samej suplementacji, mamy kilka rodzajów suplementów diety. Mogą to być białka. Warto tutaj zatrzymać się na chwilę nad suplementami z kategorii białka, ponieważ jest to dosyć interesujący suplement. Po pierwsze, budulcem Waszych mięśni są właśnie białka, proteiny. Bez białek Wasze mięśnie nie będą w stanie się zregenerować. Ale po co mają się regenerować? Podczas treningów siłowych lub aerobowych, podczas biegania, Wasze mięśnie są wystawione na mikrourazy. I to jest właśnie sygnał dla Waszego organizmu, że o, w następnym treningu muszę mieć więcej włókien mięśniowych, żeby tak bardzo się nie rozpadały. Okay? Wasz organizm będzie potrzebował budulca, żeby zbudować więcej włókien mięśniowych. I tym budulcem są właśnie białka. Jeżeli nie dostarczacie wystarczającej ilości białek na dzień, dla piłkarzy jest to mniej więcej 2 gramy na kilogram masy ciała. Więc na przykład jeżeli ważycie 50 kg, dziennie musicie spożyć 100 gramów białka. Jeżeli dostarczacie więcej białka, Wasze mięśnie będą się szybciej regenerowały. Szybciej znikną Wam bóle mięśni po treningu. Na przykład, jeżeli zakończycie trening, zrobiliście na przykład dwugodzinny trening na siłowni i wracacie do domu, to zamiast spożywać byle co, jakieś bezwartościowe rzeczy, słodycze, zróbcie sobie jajecznicę albo omleta z 4, nawet 5 jaj i wtedy Wasze mięśnie już po treningu będą zdolne do regeneracji, ponieważ będą miały budulec do tego. Co przełoży się na to, że następny trening będziecie mogli wykonać szybciej. Im więcej treningów, tym bliżej jesteście sukcesu. Witaminy, kreatyny, beta-alaniny. A beta-alanina usuwa kwas mlekowy z mięśni, co zapobiega zakwasom. Jest to bardzo przydatne właśnie podczas tego okresu przygotowania fizycznego, gdzie zakwasy pojawiają się dość często, szczególnie na początku. Kreatyna. Jest to suplement, który zatrzyma... Ale słońce razi. Kreatyna jest to suplement, który zatrzymuje wodę w Waszym organizmie. Jest to bardzo przydatne, ponieważ podczas długich treningów potrzebujemy dużej ilości wody. Więc akurat organizm, który zatrzymał sobie tą wodę, będzie mógł ją zużywać podczas treningu, więc nie będziemy musieli tak pilnować nawadniania, choć jest ono bardzo ważne. Następnie mamy witaminy i minerały. Warto tutaj zaopatrzyć się w dobry izotonik podczas treningu, który dostarczy Wam właśnie witamin, które Wam uciekają i niektórych minerałów. Macie też tabletki typu magnez i wapno. To są najbardziej znane suplementy diety wśród piłkarzy, których sam często używam. Oczywiście możecie się obejść bez suplementów. Nie jest powiedziane, że suplementów musi używać każdy, lecz piłkarze na wysokim poziomie, którzy mają dużą częstotliwość treningów i którzy trenują naprawdę dużo, potrzebują tych suplementów, aby po prostu dawać radę fizycznie i psychicznie. Nie zapominamy o dużej ilości snu. Jest to bardzo ważne, gdyż nasz organizm nie będzie w stanie zregenerować się, jeżeli nie będziecie spać. Same suplementy nie dadzą Wam rezultatów, ponieważ to trening jest głównym stymulantem adaptacji Waszego organizmu, wzrostu mięśni, wzrostu wydolności tlenowej i polepszania kardio, więc bez treningu, mimo tego, że bierzecie białko, kreatynę, beta-alaninę, to nic Wam to nie da, ponieważ nie
będziecie stymulować swojego organizmu do zaadaptowania się do ciężkich treningów, tak? Więc same suplementy są do niczego, a sam trening już daje rezultaty, jeżeli uda Wam się dobrze połączyć te dwie rzeczy, czyli trening i suplementację. Traficie w dziesiątkę. Mogę nagrać film o poszczególnych suplementach diety, gdzie będę bardziej rozpowiadał się na ich temat. Mam w planach mianowicie nagranie filmiku na temat białka, choć już jest tego pełno na YouTubie, i beta-alaninie. I wierzcie mi, jest to dość mocny suplement. Chciałem Wam też powiedzieć o kursie internetowym, który przygotowuję. Będzie to właśnie przygotowanie fizyczne. Z reguły robi się je na początku sezonu, tak? Ale niektórzy nie mieli dostępu do przygotowania fizycznego w swoim klubie lub po prostu chcą wrócić do formy. I pracuję właśnie nad planem treningowym i nad kilkoma bonusami, o których powiem więcej w następnym odcinku. Dodatkowo książka, którą napisałem na temat sportu, przygotowania fizycznego, diety, regeneracji, treningów, za niedługo wyjdzie, więc o tym też się dowiecie. Tutaj Was zostawiam, dziękuję za oglądanie. Zapraszam Was do subskrypcji kanału poprzez naciśnięcie w ten guzik i do następnych filmów, które wyświetlą się tutaj. Trzymajcie się, cześć!